Witajcie, cześć. Wstęp będzie nieco dłuższy, ale nie jakoś spektakularnie, więc w komentarzu zamieszczę odnośnik od początku opowieści, tej już konkretnej historii, bo pewnie, no wiem, że dużo osób nie lubi takich przedłużonych wstępów. Jak zapewne zauważyliście, dziś odcinek jest bez muzycznych przerywników. Stwierdziłam, że spróbuję nagrać podcast w takiej prostej formie i zobaczymy, czy przypadnie Wam to do gustu. Może kiedyś postaram się o profesjonalne intro, zobaczymy. Słuchajcie, ja naprawdę jestem zaskoczona tym, jak ten kanał szybko się rozwija i to za Waszą sprawą. Uwierzcie, że biorę sobie wszelkie rady do serca i naprawdę doceniam, gdy potraficie je przekazać w kulturalny sposób, wiecie, w taki jakiś milszy sposób, że tak to ujmę. Ja wiem, że ten podcast nie jest profesjonalny, staram się, żeby on był po prostu w jakiś tam sposób naturalny. I wybaczcie mi, że mam taki głos, takim zostałam obdarzona i ciężko mi to zmienić. Z dykcją walczę, tak, wzięłam sobie te komentarze do serca, naprawdę są one dla mnie pomocne, po prostu. Wiem, że w jakiś sposób ona Wam przeszkadza, znaczy przeszkadza. Lepiej będzie Wam po prostu słuchać się tego podcastu, jeśli poprawię tą dykcję. Postaram się naprawdę i no, wybaczcie, na pewno nie będzie to od razu idealnie, tak jakbyśmy wszyscy chcieli, ale próbuję. I przepraszam jeszcze, jeśli nie każdemu odpowiedziałam na komentarz, bo jest ich naprawdę tyle, że no, nie wyrabiam się. Dziękuję jeszcze raz za to, że tu jesteście i macie ochotę mnie słuchać. I jeszcze taka jedna kwestia. Chodzi o historię, które tutaj opowiadam. Wiecie, ja staram się, aby te odcinki Was zaskakiwały i nie ukrywam, że szukam mniej popularnych historii, ale to nie znaczy, że nie będą się one powtarzać względem innych kanałów. Jeśli chcę opowiedzieć o jakiejś danej sprawie, to to robię, a tym niezadowolonym marudom polecam najprościej w świecie nie spędzać kilkudziesięciu minut na słuchaniu podcastu o sprawie, w której są takimi ekspertami, że z łatwością by je rozwiązali. Jeszcze mój sąsiad robi remont, więc jeśli będą jakieś dziwne odgłosy w tle, to przepraszam, po prostu nie mogę wyczuć momentu, kiedy on przestaje, bo przestaje na chwilę, zaraz wraca i to takie błędne koło. I to w sumie tyle z kwestii ogłoszeń parafialnych. Zapraszam do wysłuchania opowieści. Historia, którą dziś przewertujemy, jest właśnie z tego typu spraw, które możecie znać. Dlaczego? Gdyż jest ona jedną z najpopularniejszych historii kryminalnych w Australii, bo to tam dziś się przeniesiemy. Lecz dla niektórych, mam nadzieję, że dla wielu osób, może być ona całkiem nowa i wcześniej się z nią nie spotkaliście. Stwierdziłam, że historię tego typu umieszczę w kategorii o nazwie krwią malowane. I żałuję, że nie wpadłam na nią wcześniej, bo zapewne tak dziś nazywałby się ten kanał. Co myślicie? Może odpowiada Wam ta nazwa bardziej? Może zmienić nazwę kanału, czy zostać przy zbrodni do kwadratu? Dajcie znać w komentarzach. Wracając. Dla mnie historia ta jest niewiarygodna. Chyba właśnie dlatego tak mi się spodobała, kiedy na nią natrafiłam. Sprawa ta budzi we mnie sprzeczne emocje i myślę, że Wam też będzie siedziała jakiś czas w głowach. Naprawdę. Na wstępie wyczulę Was tylko jeszcze, że dziś będę mówić o morderstwie niespełna 3-miesięcznej Azarii Chamberlain i wiem, że to może być trudne dla bardziej wrażliwych osób, więc żebyś nie było, że nie ostrzegałam. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny czy sprawiedliwy, to zostawię Wam do oceny. Ja samą Azarię pozwoliłam sobie nazywać dzieckiem Australii, gdyż jej historią niektórzy żyją do dzisiaj. A dlaczego? Tego dowiecie się w dalszej części tego podcastu. Zanim jednak przejdziemy do konkretnych wydarzeń, chciałabym, abyście poznali ich bohaterów, w sensie tych wydarzeń. Jest to rodzina Chamberlain, w której skład wchodził wtedy Michael, Lindy oraz trójka ich dzieci. 7-letni Aiden, 4-letni Regan i blisko 3-miesięczna Azaria. Oboje Michael i Lindy pochodzili z Nowej Zelandii. On w wieku 21 lat wyemigrował do Australii i był rok 1969, kiedy to zdał egzaminy z teologii na Uniwersytecie w Avondale i poślubił on wtedy
Lindy, z którą właściwie znał się zaledwie rok. Oboje byli członkami kościoła Adwentystów Dnia Siódmego i wychodzi na to, że to tam mieli się poznać. Lindy była w Australii krótko, poznawała dopiero społeczeństwo. Michael był natomiast znanym i lubianym pastorem w ich kościele. Chyba właśnie kwestia tego, jak oboje byli wychowani, czy też oddani swojej wierze, sprawiła, że wpadli sobie zwyczajnie w oko. Oboje spokojni, rodzinni. Przez pierwsze 5 lat małżeństwa para mieszkała w Tasmanii, gdzie Michael pracował, a Lindy urodziła wtedy 2 synów. Kobieta zdawała się spełniać w roli matki, jednak do szczęścia brakowało jej wymarzonej córeczki. Przyjaciółka rodziny, pani Ransom, powiedziała, że Lindy zawsze chciała mieć córkę. To było naprawdę takie jej spełnienie wszelkich marzeń, spełnienie bycia matką, rodzicem. W 1977 roku rodzina przeprowadziła się do Mount Isa w Queensland. I tam Michael pracował w radiu, gdzie brał udział w produkcji programu The Good Life. To tam też 11 czerwca 1980 roku na świat przyszła pierwsza wyczekiwana córka Chamberlainów, Azaria. Dziewczynka podobno rozwijała się bardzo dobrze i była oczkiem w głowie całej rodziny. Jej rodzice opiekowali się nią, a dziewczynka wyglądała jak porcelanowa laleczka. Pieszczotliwie w ogóle nazywano ją Bubbles, więc to naprawdę musiało być urocze dziecko. Podobno Azaria była bardzo cichym, spokojnym dzieckiem, nie sprawiała problemów takich jak nieprzespane noce i ciągły płacz. Czasami wręcz goście w domu państwa Chamberlainów nie zauważali jej obecności, gdyż była naprawdę aż tak grzeczna. Lindy zakochana w swojej małej królewnie szyła dla niej sukieneczki, często nawet robiła podobne stroje dla siebie, aby pasowały do siebie, rozumiecie, matka z córką. I ta sielanka rodziny trwała w najlepsze. W sierpniu tego samego roku rodzina postanowiła wybrać się na wakacje do miejscowości Darwin. Na północy kraju, na północy Australii, gdzie Michael planował łowić ryby. Głowa rodziny zwykle podróżował w związku ze sprawami kościoła, czy też w związku z tym sprawami zawodowymi. I tak chciał w jakiś sposób wynagrodzić żonie i dzieciom swoją nieobecność. W szczególności chciał on spędzić trochę więcej czasu ze swoją najmłodszą pociechą. Chamberlainowie często wyruszali w takie podróże, gdy ich synowie byli jeszcze bubasami, więc oni nie obawiali się taką daleką wyprawą z niemowlęciem na pokładzie. Spakowali swój samochód model Tourana z 1977 roku i wyruszyli. W drodze często zatrzymywali się, a Michael robił bliskim zdjęcia. W trakcie jazdy postanowili, że spędzą kilka dni w Parku Narodowym Uluru Katatiuta, gdyż Lindy jako 16-latka odwiedziła kiedyś to miejsce, a podobało jej się tam tak bardzo, że uprosiła swojego męża o spędzenie kilku dni w tym miejscu z dziećmi. W szczególności interesowała ich formacja skalna Uluru. Jest to bardzo malownicza okolica i ci, którzy obserwują mojego Instagrama, widzieli ją w mini zapowiedzi odcinka. Jako ciekawostkę powiem Wam, że Uluru została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1987 roku. To miejsce z jednej strony, owszem, robi wielkie wrażenie, jest piękne, a z drugiej strony jest tajemnicze i nieco dzikie. Chamberlainowie dotarli na miejsce 16 sierpnia 1980 roku. Planowali zostać tam 3 dni i już na samym początku na swojej drodze napotkali tłumy innych wycieczkowiczów. Było ich im tak sporo, że oni mieli mały problem ze znalezieniem miejsca do spania. Postanowili cofnąć się bardziej w głąb zarośli czy też lasu, aby w nocy płacz małej Azarii nie psuł po prostu wakacji innym osobom. W końcu jednak musieli rozbić namiot koło innych turystów, rozbili się koło miejsca na grillowanie czy też piknikowanie i cała piątka spała w jednym namiocie. Chłopcy z rodzicami spali na materacach, a natomiast mała Azaria w wiklinowym koszyku.
Poprzez pana i nocy następnego dnia ruszyli oni na zwiedzanie. Przewijało się tam mnóstwo ludzi, tak jak już mówiłam. Oni poznali sporo innych osób, a Michael dalej fotografował rodzinę, czy też krajobraz. On się tym bardzo kwapił, bardzo mu się to podobało. A wokół Uluru, jeszcze tak napomknę, znajduje się pustynia. Dużo flory i fauny, naprawdę piękny krajobraz. I jeśli już o faunie mowa, to tego dnia Lindy zauważyła coś niepokojącego. Twierdziła ona, że pies Dingo dziwnie patrzył na nich, ich śledził, a najbardziej czuła się, jakby ten pies był mocno zainteresowany jej dzieckiem. Chodziło tutaj o Azaria, która była w koszyku. I czym jest pies Dingo? Dingo australijski, mimo nazwy, jest swego rodzaju wilkiem, który przypomina psa. Stąd ta właśnie nazwa pies Dingo. Dingo są mięsożerne. Potrafią polować na króliki, jaszczurki, ale też na dorosłe kangury. Najczęściej polują one nocą i jeśli chodzi o historię, zwierzęta te podobno były udomowione, lecz kiedy pojawiły się na terenie Australii, ponownie zdziczały. I jak to wilki, psy Dingo żyją stadnie. Mimo że wielu ludzi uważa je za niegroźne, to nieraz Dingo atakowały człowieka przez właśnie swoją drapieżną naturę. Po całym dniu zwiedzania okolicy, krajobrazów, góry Uluru, rodzina Chamberlainów wróciła do swojego namiotu. Lindy przebrała swoją córeczkę w pieluszkę, body i taki zapinany sweterek z cytrynową oblamówką. Był wieczór i najmłodszy z braci był zmęczony, więc małżeństwo położyło go spać, a pozostałe dzieci zabrali ze sobą w okolice tego miejsca piknikowego, o którym wam wspominałam. Ono było na tyle blisko namiotu, że rodzice mieli namiot, wejście do niego, wszystko mieli na oku, swój samochód. Dlatego nie martwili się tym, że chłopiec został tam sam. Było około 18:30, kiedy dołączyli oni do innych obozowiczów spędzających czas na grillowaniu. Poznali tam inne młode małżeństwo i nawiązała się jakaś więź między nimi tego dnia. Tym małżeństwem było państwo Low i był to Greg i jego żona Sally. Z zeznań pary Michael i Lindy byli bardzo radośni. Kobieta opiekowała się małą Azarią, okazywała jej czułość, na przykład okrywała ją kocykiem, aby nie było jej zimno. No po prostu była wobec dziewczynki bardzo troskliwa i zdawała się być dumna z tego swojego rodzicielstwa, o którym cały czas mówiła. W ogóle była bardzo radosna i dużo się śmiała. Około 20:00 Lindy wstała i powiedziała do męża, że położy już resztę dzieci spać. Kobieta włożyła małą Bubbles spać do jej koszyczka. Znów otuliła ją kocem dość szczelnie, gdyż na pustyni temperatura aż z tego co wiem szybko się zmienia. Właśnie o to chodziło. I mały Aiden również szykował się właśnie do snu, jednak zgłodniał i poprosił mamę o jedzenie. Dlatego już wrócili do reszty obozowiczów razem. Kiedy matka karmiła chłopca, ten powiedział jej, że słyszy, jak jego malutka siostrzyczka płacze. Sally, czyli kobieta, która spędzała czas z rodziną Chamberlainów, też słyszała płacz dziewczynki, przynajmniej tak jej się wydawało. Natomiast Lindy była przekonana, że Azaria śpi, jej mąż Michael. Przekonał kobietę, że ta powinna pójść i sprawdzić, co się dzieje. Było już dosyć ciemno. Kobieta zbliżała się do miejsca ich noclegu, do namiotu. I wtedy mignęła jej postać psa Dingo. Miał on uciekać z okolic namiotu, który był otwarty. Kobieta weszła do środka i nagle wybiegła z namiotu, krzycząc: o mój Boże, o mój Boże! Dingo zabrał moje dziecko i wiem, na pewno to nie było mistrzostwo aktorstwa, ale mniej więcej o to chodziło. Była przerażona, naprawdę. I wyobraźcie sobie, że ten jej krzyk był naprawdę bardzo napiętnowany emocjami. Nie wiem, jak inaczej to wyjaśnić. Była po prostu przerażona tym, co się stało. Regan wciąż smacznie spał. Dzieckiem, którego brakowało w namiocie, była Azaria właśnie, ta malutka dziewczynka. Jej koszyk był pusty, a po niej samej został jedynie kocyk. Michael i Greg szybko podążyli w kierunku, które wskazała Lindy. W stronę Uluru, gdzie pobyć miał Dingo. Było już ciemno. Trudno było cokolwiek dostrzec przez krzaki w takich warunkach. I wiecie, jak to ojciec
nie odpuszczał, po prostu chciał znaleźć swoje dziecko. Ale oprócz niego nie odpuszczało też kilka innych osób, które zaalarmowane krzykami, a oni postanowili pomóc rozpaczonym rodzicom. Lindy zapytana o to, skąd wie, że to pies porwał dziewczynkę, powiedziała, że widziała, jak uciekał z namiotu z czymś w pysku, jednak było na tyle ciemno, że ona nie rozpoznała w tej rzeczy swojej córki. Dopiero kiedy weszła do środka, to połączyła fakty i nie mogła uwierzyć własnym oczom. Dodatkowo na ziemi w namiocie zauważono krople krwi i sprawa zaczęła robić się coraz bardziej poważniejsza, gdyż krew, czyli dziecko, jest ranne, a tak jak już mówiłam, psy dingo, one są drapieżnikami. I mimo legendy o tym, że one nie atakują ludzi, to tak naprawdę jest inaczej. Na przykład ta historia. W tym rejonie dingo często okradały wczasowiczów z jedzenia, ale niestety nie tylko polowały na przepełnione kosze piknikowe, tak jak właśnie wam mówiłam. I przykład. Amanda Cronwell, która swojego czasu też była na wakacjach z rodzicami w okolicach Uluru. To tam ona została zaatakowana przez to zwierzę. Później tutaj troszeczkę wybiegniemy w przyszłość, ale muszę powiedzieć wam o tym już teraz, żeby nakreślić wam jakiś obraz tego, jakimi drapieżnikami właśnie są psy dingo. Bo około lat 2000 okazało się, że w wyniku ataku dingo zmarł 9-letni chłopiec w okolicach Queensland w Australii, czyli no, kawałek od Uluru, ale w dalszym ciągu był to pies dingo, który zamieszkiwał ten kraj. Potem w dwóch oddzielnych atakach mieszańców dingo, czyli już nie tak konkretnie psów dingo, tylko jakiejś tam zmieszanej rasy, śmierć poniosły dwie inne dziewczynki w wieku około 2 lat. Przypominam, to były 2 oddzielne ataki. I tak więc, mimo iż nie było wiele przypadków z tym że zwierzęciem, to on naprawdę był i do tej pory jest niebezpieczny dla człowieka. Wracając, do akcji poszukiwawczej szybko dołączył też strażnik parku, Derek Roth. I wszyscy zaangażowani tropili ślady, które wskazywały na drogę, jaką podążył dingo. Przy śladach również znajdowała się krew i niestety sprawa nie była aż tak prosta, jak mogłoby się to wydawać. I do tego czas nie był tutaj w ogóle ich sprzymierzeńcem. W pewnym momencie odciski dingo zostały zatarte przez wcześniejsze ślady odcisków ludzkich stóp i one zwyczajnie, wiecie, połączyły się w taki sposób, że nie wiadomo było już gdzie dalej, w którym kierunku poszedł ten pies. Ostatnim tropem było wgniecenie w piasku, które świadczyło o tym, że ten uciekający zwierz zrobił sobie po prostu w tym miejscu przystanek. Wzięto to za pewnik, gdyż w tym obszarze również natrafiono na krew. Na to znalezisko natrafiła Rosalie Whittaker i ona i jej ojciec również pomagali szukać Azari. W czasie, gdy pani Whittaker opiekowała się Lindy, kobieta była pielęgniarką i starała się zadbać o jej samopoczucie. Kiedy nie można było znaleźć innych śladów, postanowiono wstrzymać poszukiwania do rana. Do momentu, wiecie, kiedy widoczność będzie lepsza. Przerażeni czym Belainowie byli świadomi tego, że ich córka zapewne już nie żyje i nie szukają wcale dziewczynki, a jej ciała. To dosyć smutne, ale oni zdawali sobie z tego sprawę, bo świadczyły o tym śladowe ilości krwi, jakie napotkano podczas poszukiwań. Dziewczynka wręcz się wykrwawiała. Poza tym ona była bezbronna względem drapieżnika, nie miała szans na przeżycie. Tej nocy małżeństwo zapakowało się do auta i spędziło noc wraz z synami w motelu. Zrobili to z obawy, że i im mogłoby się coś stać, co jest dla mnie całkiem logiczne. I mówiąc tutaj zapakowali się, mam na myśli, że jak stali, tak poszli, zostawiając wszystkie dowody na miejscu. Następnego dnia kontynuowano poszukiwania oraz rozpoczęto przesłuchania. I wiele osób wypowiadało się bardzo pozytywnie na temat całej rodziny. Opisywało ich jako kochające się małżeństwo, byli według nich dobrymi rodzicami. Ludzie mówili nawet o tym, jak troskliwą matką była Lindy, no ale nie tylko. Spore grono osób zwyczajnie potwierdzało historię kobiety o zaginięciu jej dziecka. I tak jak wspominałam, płacz Azari usłyszał jej brat Aiden, Solilo, która siedziała wtedy przy ognisku z Chamberlainami, ale także właśnie wcześniej wymieniona pielęgniarka
Emmy Whittaker, która swój namiot rozstawiony miała też w całkiem niedalekiej odległości od ich obozowiska. Oprócz tego Sally twierdziła, że tego dnia faktycznie widziała kręcące się psy dingo czy jednego psa dingo w okolicy ich lokalizacji. Nie przejęła się ona wtedy zbytnio, bo on nie zachowywał się w jakiś tam sposób agresywnie, nie budził w niej żadnych lęków, więc wiecie, po prostu ominęła temat. Państwo Judy i Bill West zeznali, że w okolicach zaginięcia Azari usłyszeli coś w rodzaju warczenia dingo i z przypuszczeń on miał wtedy dać ostrzegający znak, że to jego terytorium. Nie wiem, jak to dokładnie wytłumaczyć, ale wiecie, o co chodzi. Po prostu uznaczył teren. I Westowie również mieli rozbity namiot w okolicach namiotu Chamberlainów, więc historia o psie dingo, który znajdował się w tamtej lokalizacji, była jak najbardziej prawdopodobna, gdyż no, bardzo dużo osób zeznawało w ten sposób. Podejrzana natomiast zrobiła się postawa rodziców zaginionej dziewczynki. Mimo bólu mieli oni bardzo szybko pogodzić się ze śmiercią swojej córki i mówić, że taka była wola Boga, a Azaria jest teraz w lepszym miejscu. Ja już wspominałam wam tutaj, że rodzina Chamberlainów była nad wyraz wierząca. Zostali oni po prostu tak wychowani i w ten sposób żyli, wychowywali swoje dzieci. Jednak szybko dochodzeniowcy zaczęli snuć domysły, że jakoby rodzice mieli coś wspólnego z tą całą sprawą. Dodatkowo cała rodzina już 2 dni po zniknięciu Azarii wyjechała z parku Uluru. I wtedy w głowach wszystkich pojawiły się myśli typu: jak to? Dlaczego? Czy nie chcą odnaleźć córki? No, mimo iż w tamtym momencie wiele osób zdawało sobie sprawę z tego, że 9-tygodniowe dziecko nie jest w stanie przeżyć zranione 2 nocy w dziczy, to i tak nadal wszyscy byli zszokowani tym, że no oni stamtąd wyjechali i zaprzestali poszukiwań. 24 sierpnia, czyli tydzień później, odnaleziono pierwsze materiały, pierwsze ślady po dziewczynce. Wally Goldwyn znalazł w zaroślach około 4 km od namiotu zakrwawione body oraz pieluszkę. Ubrania pasowały do opisu tego, w co ubrana była mała Chamberlain, gdyż w dodatku te ciuszki, czyli ciuszki Azari, były wręcz przesiąknięte krwią i całe poszarpane. To było dość nieprawdopodobne, że odnaleziono rzeczy niemowlaka bez żadnych śladów, typu zwłoki w tamtym momencie, szczątki. Wychodziło na to po prostu, że zwierzę idealnie pozbyło się ciała, rozbierając dziewczynkę do naga. Jak pewnie się domyślacie, o sprawie szybko zrobiło się głośno w całej Australii. Ludzie nie mogli uwierzyć się w tak nieprawdopodobną historię jak ta, że pies dingo porwał i zamordował niemowlę. Ale zdziwię was, gdyż aż 70% społeczeństwa obstawało za zeznaniami rodziców i im wierzyli. Tylko jakiś tam odsetek, 30% społeczeństwa twierdził, że to jest nieprawdopodobne i za sprawą zniknięcia Azari stoi ktoś inny. Jednak właśnie ktoś inny, czyli przypuszczenia, zostały obrane w kierunku rodziców Azari i dowodziło temu wiele znaków. Może dowodziło jest tutaj zbyt dużym słowem, zbyt mocnym, ale właśnie te domniemane teorie były brane na tapetę i przedstawiane Chamberlainom jako kolejne zarzuty. Pierwsze dochodzenie ruszyło 16 grudnia 1980 roku. Zebrano wtedy wiele dowodów i zeznań świadków, które chciałabym przedstawić wam w miarę logiczny sposób. Będą one się tutaj przeplatać, łącznie z teoriami spiskowymi, jakie powstały podczas procesu, więc słuchajcie uważnie. Według śledczych historia z psem dingo była nad wyraz tak nieprawdopodobna, że zaczęto bagatelizować zeznania naocznych świadków. A badając miejsce zbrodni, czyli namiot Chamberlainów, znaleziono jeszcze więcej śladów krwi. Znajdowały się one m.in. na ścianie namiotu, na rzeczach prywatnych rodziny, takich
jak materace. Ogólnie znajdowała się ona praktycznie w całym namiocie, no ale nie tylko, gdyż samochód Chamberlainów również został poddany szczegółowym oględzinom. I tam znaleziono kolejne ślady krwi. Największy problem polegał jednak na tym, że wiecie, w latach 80. to takie szczegółowe badania najczęściej zawężały wynik jedynie do grupy krwi i w sumie niewiele więcej. Chamberlainowie zgodnie przyznali, że krew mogła tam się znaleźć z tego względu, że ich synowie często miewali krwotoki z nosa, i stąd stosunkowo w nowym aucie mogła znaleźć się krew. Jednak tutaj kolejna przeszkoda, gdyż jak mówiłam wam wcześniej, badania były wtedy naprawdę okrojone i nawet jeśli byłoby to prawda, trudno było udowodnić rodzicom, trudno było w ogóle udowodnić, do kogo należała ta krew, czy do brata, czy właśnie do Azari, czy w ogóle do kogoś, do któregoś z rodziców, bo oni wszyscy mieli do siebie zbliżoną grupę krwi. Może nie taką samą, ale na pewno zbliżoną. Drugim wytłumaczeniem tej całej sytuacji z krwią w samochodzie był autostopowicz, którego para zgarnęła jakiś czas wcześniej. Podobno był on ranny i zabrudził im nieco samochód. Jednak ta wersja została szybko wykluczona, gdyż, jak mówiłam, krew znajdowała się na przednim siedzeniu pasażera, a mężczyzna miał siedzieć z tyłu. Te ślady z auta zostały przebadane w laboratorium. I teorie, iż owa krew miała należeć do Azari, miały być podparte wynikami badania. I tutaj skupić musimy się na erytrocytach, które znajdują się w ciele każdego człowieka. Te komórki są potocznie nazywane krwinkami czerwonymi, a grupa badająca stwierdziła, że krew w 100% musiała należeć do dziewczynki. A dlaczego? Jest tak dowiedziane naukowo, że liczba krwinek u noworodka jest dużo większa niż u dorosłego człowieka. Tak, u dorosłego mężczyzny liczba erytrocytów wynosi około 5 milionów na metr sześcienny. U kobiety 4,5 miliona, a właśnie u noworodków, podkreślam, u noworodków, nie u dzieci, ta liczba ma około 7 milionów na metr sześcienny i później ona stopniowo maleje. I tak właśnie miało być w tym przypadku. Podobno tych krwinek czerwonych w badanej krwi było bardzo dużo. I wysnuto wtedy przypuszczenia, iż rodzice celowo upozorowali porwanie Azari, aby zyskać na czasie i pozbyć się ciała. Mimo takich doniesień w lutym 81 roku koroner o nazwisku Denick Barrett twierdził, że za sprawą zniknięcia Azari stoi nie kto inny jak właśnie pies Dingo i sprawa wtedy została zamknięta. Ale nie na długo, bo wtedy nie mówiłabym o tej historii. Nie byłoby nas tutaj dzisiaj. I tak, pod koniec 81 roku zostaje wszczęte drugie śledztwo i to ono doprowadza już do skazań. Według oskarżycieli rodzice byli winni, a głównym sprawcą miała być tutaj matka zaginionej dziewczynki. Przypominam, że kluczowy dowód w sprawie, czyli zwłoki, narzędzie zbrodni, nie zostały wtedy ani nigdy odnalezione. I według tej teorii, teorii oskarżycieli, wieczór 17 sierpnia wyglądał nieco inaczej niż zeznawali świadkowie. Kiedy policja wzywała ich na przesłuchanie, wielu właśnie z nich miało usłyszeć słowa, że policja nie chce nic słyszeć absolutnie o Dingo. No ale okej. Pamiętacie moment, kiedy Lindy zabrała dwójkę swoich dzieci do namiotu, aby ułożyć je do snu, prawda? Pamiętacie? I to wtedy właśnie miała ona popełnić morderstwo na swojej córce. Kiedy zniknęła z Aidenem i Azarią w namiocie, po chwili z niego wyszła. Ten fakt potwierdził Greg, który... on nie był żadnym Grekiem. Greg, który siedział z jej mężem, ze swoją żoną przy grillu i w jego zeznaniach pojawiła się wzmianka właśnie o tym, że widział przez chwilę Lindy kręcącą się koło ich samochodu. I tutaj stop, koniec jego zeznań. Wracamy do przypuszczeń oskarżycieli. Wtedy kobieta miała wziąć dziewczynkę na przednie siedzenie auta i tam podciąć jej gardło nożyczkami. Dlaczego? Nie wiadomo, jakie mogły być dokładnie motywy tego działania. Przypuszczano, że rodzice mogli dowiedzieć się o jakiejś, nie wiem, nieuleczalnej chorobie córki, schorzeniu, któremu nie byli w stanie stawić czoła, albo po prostu nie było ich stać na kolejne dziecko i próbowali pozbyć się problemu. Skąd pomysł z podciętym gardłem?
Hanno Body, o którym Wam już wspominałam, miało takie charakterystyczne przecięcie w okolicach szyi czy klatki piersiowej, było tam też bardzo dużo krwi. I twierdzono, iż rozdarcie, czy raczej właśnie rozcięcie powstać musiało przy użyciu właśnie nożyczek, jakiegoś takiego otwartego materiału. I mimo iż pojawił się fachowiec specjalizujący się właśnie w dziedzinie dingo, z tego co zrozumiałam, mimo że on się tam pojawił i potwierdził, że zęby dingo są tak twarde i wytrzymałe, że są w stanie przebić się nawet przez twardy materiał typu metal, ale oskarżenie założyło, że to nieprawda, że pies dingo nie, że po prostu pies dingo nie byłby w stanie porwać się w taki sposób ubranka. No i to ciekawe, no bo porównanie bawełnianego body do metalu już powinno dać do myślenia oskarżycielom, że ten dowód jest bardzo naciągany. Dla mnie na przykład. Bo to jasne, że zwierzę takie jak dingo ma bardzo ostre i twarde kły. Ja mam psa i zwyczajny owczarek niemiecki, który też w jakiejś tam części jest z pochodzenia wilkiem, ma kły. One są w stanie przebić się przez wszelkiego rodzaju materiały, z których szyje się ubrania, czy chociaż nawet przebić się przez samą skórę. Żeby nie było, ja tutaj nikogo nie tłumaczę, bo zobaczycie jeszcze przewrotność tej historii. I chciałam tylko przedstawić drugą stronę, która z automatu wyklucza te dowody, bo ja sama żyjąc tyle lat wiem, że psy, a co dopiero właśnie takie drapieżniki, mają możliwości do tego, żeby porwać jakieś tam body. Ale okej, brnąc dalej w tory śledczych, te wszelkie oskarżenia, po dokonanym morderstwie Lindy miała ukryć ciało Azarii w pokrowcu na aparat. Ja wiem, jak to brzmi teraz w dobie dzisiejszych lustrzanek, ale kiedyś aparaty fotograficzne były mniej kompaktowe i w taką torbę mieściło się po prostu, był to większy sprzęt i faktycznie myślę, że zmieściłoby się tam niemowlę. Lindy miała ukryć w takiej torbie fotograficznej właśnie ciało, ukryć się w aucie, potem przebrać się dwukrotnie do tego, gdyż najpierw przebrać się miała w ciuchy, w których zamordowała dziecko, potem znów w te, w których była wcześniej. I wiecie co, to miało wydarzyć się w 10 minut od momentu, gdy poszła uśpić dzieci do momentu powrotu z namiotu. W tym czasie Lindy musiałaby jeszcze upozorować atak dingo w środku namiotu, czyli podrzucić tam krew, powywracać niektóre rzeczy, do tego na oczach 7-latka, który potrafi mówić i nigdy nie wspomniał nic na ten temat. On właśnie twierdził, że próbował w tym czasie usnąć i jeszcze ucałował swoją siostrzyczkę na dobranoc, a potem poprosił matkę o jedzenie i wyszli stamtąd razem. Więc coś tutaj się nie klei. A jeszcze swoją drogą temat Aidena. Wydaje mi się, że on musiał mocno przeżywać sytuację związaną z zaginięciem jego siostry, bo wyobraźcie sobie na przykład coś takiego, że ten mały chłopiec był niejednokrotnie nagabywany przez obce mu osoby. Naprawdę. Sytuacja, kiedy w drodze do szkoły, już po całej tej historii, pewna kobieta złapała go na ulicy i zaczęła oskarżać jego rodziców o morderstwo na Azarii, mówiąc mu dosadnie coś w stylu: wyjawcie prawdę, to wy zabiliście to dziecko. Dla mnie to jest koszmar mówić coś takiego do 7-latka. Wiecie, jak przerażający jest świat w oczach takiego dziecka, a co dopiero, gdy na ulicy łapie cię obca baba, trzęsie tobą i drze się w niebo głosy. Dlatego wydaje mi się, że ta sprawa była bardzo bolesna dla tej rodziny, a tym bardziej te wszystkie oskarżenia. Ale tak, kontynuując. Lindy wraz z Michaelem, który miał być wspólnikiem jej i wiedzieć o planowanym morderstwie, oni mieli wynieść zwłoki w torbie w czasie poszukiwań dziecka. Nie wiadomo gdzie i kiedy mieli pozbyć się ciała i na przykład dlaczego rozebrali Azarię i wyrzucili jej ubranka w krzakach. A co ważne, dlaczego nie pozbyli się wszystkich ubrań, jakie miała na sobie, gdyż przy pieluszce i body nie odnaleziono sweterka z cytrynowym oblamowaniem, tak jak już mówiłam. Tej rzeczy nie znaleziono, tak jak zwłok. I myślę, że pamiętacie wszystkie zeznania o tym, jak kochającą i troskliwą matką była Lindy. W szczególności jeśli chodziło właśnie o jej córkę, która miała być tą wymarzoną. Nie było osoby wśród obozowiczów, która powiedziałaby, że coś było nie tak. Ich zeznań naprawdę
tworzył się obraz szczęśliwej i oddanej sobie rodziny z trójką fantastycznych dzieciaków. Ale pytanie, czy to nie była przypadkiem gra przed otoczeniem, aby zyskać jakieś tam grono zwolenników? Może było tak, że Lindy i Michael już od jakiegoś dłuższego czasu planowali to morderstwo, wybrali akurat to miejsce i chcieli zapewnić sobie jakieś alibi. Jednymi z najbardziej obciążających zeznań były te od lekarza rodzinnego Chamberlainów. Mimo iż dziewczynka miała rozwijać się dobrze, a jedyną niepokojącą sytuacją była ta, gdy jej starszy brat zwrócił wózek w markecie i wtedy mała Azaria się poturbowała, to tak naprawdę lekarz nie miał nic rodzicom Azarii do zarzucenia. Wiem, to nie wnosi nic jednak jego dalsze zeznania. Już tak. Bardzo przykuł jego uwagę fakt, iż Lindy odwiedziła go kiedyś z Azarią ubraną w czarną sukienkę. Było to dla niego bardzo dziwne, gdyż rzadko kiedy spotykało się właśnie taką sytuację, gdy dziecko było ubierane w taki kolor. W tamtych czasach było to bardzo szokujące, gdyż czerni kojarzyła się właśnie z pogrzebami, z nieszczęściem i w jego opinii sukienka ta wyglądała właśnie jakby Lindy szykowała córkę do trumny. Ta sukienka, ona stała się dość mocnym, chociaż oczywiście nie kluczowym dowodem w sprawie. Ludzie plotkowali, że Chamberlainowie szykowali się na tę okoliczność już od jakiegoś czasu, a opinii zmieniał nawet fakt, że kobieta uszyła córce kilkanaście zestawów radosnych, najczęściej różowych ubrań. Czarna sukienka została materiałem dowodowym. Kolejne zeznania należały do pracownicy pralni, jednak one były, wiecie, takie bardziej poszlakowe ze względu na brak materiałów dowodowych. Zgłosiła się ona na policję twierdząc, że Lindy oddała do czyszczenia zakrwawione spodenki. Jednak, tak jak mówiłam, nie miała na to żadnych dowodów. Ani, że faktycznie była na nich krew, a już w ogóle, że należała ona do Azarii. Chamberlain zresztą nie przypominała sobie takiej sytuacji i wiecie, to mogło wyglądać po prostu w ten sposób, jak te wszelkie anonimowe donosy na policję, że ktoś coś widział, próbował zrobić jakiś szum wokół swoich zeznań, a tak naprawdę one mijały się z prawdą albo nie było na nie żadnych poparcia. No i dobra, słuchajcie. Sprawa jest bardzo popularna w Australii, budzi skrajne emocje. Ludzie początkowo wierzą w niewinność małżeństwa, ale media tak nakręcają historię, że stopniowo społeczeństwo robi się coraz bardziej podejrzliwe. Domyślacie się zapewne, jak to wyglądało. Wywiady z sąsiadkami, które mieszkają 5 ulic dalej, z osobami, które są znajomymi znajomych Chamberlainów i taka nagonka trwała w najlepsze. Lindy była szykanowana przez otoczenie, bo na przykład nigdy nie płakała przed kamerami i w ich opinii zachowywała się jak matka, która straciła dziecko. No wszyscy przecież wiemy, że wszyscy ci, którzy interesujemy się sprawami kryminalnymi, wiemy, że na obchodzenie żałoby nie ma specjalnej formułki. Jedni wpadają w histerię, inni zamykają się w sobie. I naprawdę, nie ma na to przepisu. No ale postawa Chamberlainów tylko powielała negatywne komentarze w tej sprawie. U Lindy nie wykryto ani choroby psychicznej, ani depresji poporodowej. Kobieta też nigdy nie skrzywdziła swoich dzieci, rodzina nie miała żadnej historii dotyczącej przemocy rodzinnej, mimo że tak zapewne plotkowano. Ale co najważniejsze, przed i po zniknięciu Azarii wszyscy mówili, jak troskliwą matką dla niej była, jak bardzo oddawała się macierzyństwu. Mimo tych zeznań, ona została skazana 29 października 1982 roku za zamordowanie swojej córki na dożywocie, a jej mąż został oskarżony o współudział i dostał karę 18 miesięcy w zawieszeniu. Głównym dowodem w sprawie były znalezione szczątki ubrań dziewczynki. Koroner Gary Galvin twierdził, że ślady na nich dowodzą o użyciu właśnie ostrych nożyczek, którymi miała mieć ona podcięte gardło. Wiecie, ta historia, którą opowiadałam wam chwilę temu. I ona się tutaj nie zmieniała, została wzięta za fakt. A ciekawostką tutaj teraz taką małą jest to, że w momencie skazania w 1982 roku Lindy ponownie była w ciąży
I jak twierdziły bliskie jej osoby, ona i Michael bardzo chcieli, aby to znów była dziewczynka. Oni podobno mocno przeżywali śmierć Azarii i no, z drugiej strony wierzyli, że tak musiało być. I dalej liczyli na mały cud, czyli kolejną córeczkę. Tak oto 17 listopada 1982 roku na świat przyszła Kalia, druga córka Chamberlainów. Lindy odbywała już wtedy odsiadkę w więzieniu dla kobiet o zaostrzonym rygorze w miejscowości Dorin. I zaraz po porodzie kobieta została odesłana z powrotem do więzienia, a mała Kalia, ona trafiała do coraz to nowszych rodzin zastępczych. Lindy przez lata nie pogodziła się z wyrokiem. Kobieta wnosiła wraz ze swoimi adwokatami apelacje i sprawa trafiła nawet do Sądu Najwyższego, jednak wyrok był w dalszym ciągu podtrzymywany. Co ciekawe, znalazłam też taką informację, że aż 131 tysięcy osób w Australii podpisało petycję w sprawie niesprawiedliwego wyroku Lindy Chamberlain i jej męża Michaela. I później ta liczba urosła nawet do ponad 150 tysięcy. Ta petycja trafiła na biurko prokuratora generalnego w 1984 roku, kiedy Lindy była w więzieniu. Jednak nawet to nie zmieniło ostatecznego werdyktu. A przełomem w sprawie okazał się sweterek Azarii. Sweterek znaleziony w okolicy skały Uluru w 1984 roku, a oficjalnie ogłoszony bodajże w 1986. Mimo wyroku ludzie żyli tą sprawą latami i wciąż poszukiwali jakichś dowodów na to, co stało się z dziewczynką. I mam tutaj taką rozbieżną informację, gdyż odkrycie przypisuje się albo parze emerytów, którzy byli wtedy na wycieczce w Uluru, albo mężczyźnie, który podobno przeszukiwał teren parku, gdyż liczył na odnalezienie jakichś szczątków. Sweterek z pewnością należał do Azarii, gdyż tak jak opisywała go w 1980 roku, w momencie zaginięcia, jej matka Lindy, ten sweterek miał oblamówkę w kolorze cytrynowym. I co ciekawe, ubranko znalezione zostało w okolicy siedliska psów Dingo, w dość niedostępnym dla zwykłych zwiedzających miejscu. Ten dowód pozwolił na nowo wrócić do śledztwa i potwierdzał historię opowiedzianą przed laty. W 1988 roku Lindy została oczyszczona ze zarzutów morderstwa. Ława przychyliła się do teorii, że za sprawą zaginięcia dziewczynki stał właśnie Dingo. I w związku z tym rodzina otrzymała aż 1 300 000 dolarów odszkodowania za niesłuszne wyroki, zniesławienie i właśnie odsiadkę Lindy. Tu jednak nie kończy się historia sprawy Azarii Chamberlain, ale niestety kończy się historia jej rodziców, bo w 1990 roku Lindy wystąpiła o rozwód z Michaelem, twierdziła, że nie wspierał on jej podczas tej całej sytuacji, miała do niego jakieś tam wyrzuty. Ich córka Kalia, która była wtedy już pod opieką małżeństwa, ona postanowiła zamieszkać z ojcem, a matkę jedynie odwiedzać. Natomiast Regan na odwrót wybrał matkę, a odwiedzanie ojca. A najstarszy Aiden podzielił swoje życie na dwa domy. W 1992 roku Lindy poznała Amerykanina o nazwisku Rick Creighton. I jeszcze tego samego roku pobrała, rok później Lindy postanowiła przeprowadzić się do stanu Waszyngton w USA. I co ciekawe, zarówno jej syn Regan i Kalia, oni przeprowadzili się z matką na własne życzenie. Dziewczynka chciała zamieszkać w końcu z nią i w związku z tym prawa do opieki sąd przyznał wtedy kobiecie. W 1995 roku po trzecim śledztwie w sprawie Azarii Chamberlain koroner John Lowndes ogłosił, że zarówno Lindy, jak i Michael nie mieli nic wspólnego z zaginięciem córki, jednak sprawa pozostaje niewyjaśniona i otwarta. Historia Lindy stała się fenomenem i przyniosła jej swego rodzaju sławę. W sumie trochę niechcianą, bo wiecie, w takiej sytuacji to trochę smutne, że zyskała popularność na takich wydarzeniach, no ale
Kobieta wydała książkę o swoim życiu, w którym opowiadała o wydarzeniach z 80 roku. Później ta książka doczekała się adaptacji w serialu. Kobieta udzielała wywiadów, prowadziła konferencje, a nawet na podstawie jej życia powstała opera o nazwie Lindy. W 2010 roku Chamberlain Creighton postanowiła wystąpić o uznanie jej córki za zmarłą. I mimo iż ciało Azarii nigdy nie zostało odnalezione, to jej rodzina już pogodziła się w sumie ze stratą i chciała móc tylko wyprawić jej należyty pogrzeb, postawić grób, który mogliby odwiedzać. Przez to ruszyło kolejne śledztwo, które miało już typowo pomóc zamknąć sprawę. Oficjalnie w czerwcu 2012 roku, po blisko 32 latach od zaginięcia, sprawa Azarii została zamknięta, dziewczynka uznana za zmarłą. Koroner Elizabeth Morris ogłosiła ona, że tak jak wynikało z zeznań naocznych świadków już wtedy, czyli 30 lat wcześniej, mała dziewczynka została porwana przez psa dingo z namiotu, a następnie zamordowana. Pozwolę teraz sobie ją zacytować, panią Elizabeth Morris, z tłumaczenia Denly Polish, którą znajdziecie, link do artykułu znajdziecie w źródłach. Dziecko zapłakało w ciemnościach, będąc uprowadzone na śmierć w szczękach dingo. Powód śmierci Azarii to rezultat zaatakowania i zabrania przez dingo. Przyjmijcie moje szczere wyrazy współczucia. Jest mi tak bardzo przykro z powodu waszej straty. Czas nie usuwa bólu i smutku po śmierci dziecka. Lindy publicznie zaczęła mówić o tym, że nauczyła się przebaczać i wybacza wszystkim, którzy oskarżali ją o zamordowanie swojego dziecka. Największy ból sprawiło jej to, że straciła ukochaną córeczkę. Dało też jej to takiego dużego kopniaka do walki o swoją sprawiedliwość. Po wyroku uniewinniającym powiedziała, że teraz już wszyscy wiedzą, że dingo są niebezpieczne i atakują nie tylko wtedy, gdy są sprowokowane. Jedna z ławniczek przy pierwszym procesie komentowała sprawę tak, i tutaj znowu cytat. Ten wyrok powinien być wydany na początku. Nosiłam to w sobie przez całe życie. Może wreszcie będę mogła się tego pozbyć. Jestem naprawdę wzruszona. Na sam koniec mam jeszcze dla was krótką historię związaną z zaginięciem Azarii. Nie jest ona brana jako oficjalna wskazówka do tego, co stało się ze szczątkami dziewczynki. Otóż kiedy podniesiono alarm o tym, że dingo porwał niemowlę, niejaki Frank Cole z Melbourne zestrzelił tej nocy psa dingo. Zwłoki Azarii miał pokazać swoim kolegom, a później spalić je na swoim podwórku. Mężczyzna przyznał się do tego w 2004 roku, a co ciekawe, przeżył on nawet test na wykrywaczu kłamstw, jednak mimo to nikt nie brał jego słów na poważnie. Cóż, wydaje mi się, że może on znalazł jakiekolwiek tam zwłoki przy dingo i tak bardzo zwyczajnie mocno wierzył w to, że była to Azaria. Może w ogóle nic takiego nie miało miejsca, a on był nad wyraz bardzo inteligentnym mężczyzną, który potrafił oszukać wykrywacz kłamstw. Okej, mam wrażenie, że dziś bardzo się rozgadałam, ale uwierzcie, że starałam się wyselekcjonować najważniejsze informacje w tej sprawie. Można byłoby opowiadać o tej historii dłużej, ale nie chciałam was już zamęczać, bo wiem, że niektórzy nie lubią tak długich historii. Na różnych forach, stronach, artykułach tylko tak was wyczulę, że możecie znaleźć czasami sprzeczne informacje na temat tej sprawy, więc jeśli traficie na coś takiego niż ja powiedziałam to tutaj, to może to wynikać po prostu z takich małych, przekręconych faktów. Ja sama trafiałam na sprzeczne wiadomości, na przykład różne daty i tak dalej, więc jeśli chcecie o tym wspomnieć, nie ma problemu, piszcie o tym w komentarzach, tylko błagam, nie linczujcie mnie za to. I słuchajcie, na podstawie tej historii w 1988 roku został wydany film z Meryl Streep, która wcieliła się w rolę właśnie Lindy Chamberlain. I ja go nie oglądałam jeszcze, bo jest to film faktycznie oparty na faktach, jeśli chodzi o tę sprawę. Ale nie chciałam się przed opowiedzeniem jej tutaj sugerować jakimiś tam scenami,
bo miałam naprawdę bardzo dużo źródeł w postaci artykułów i nagrań. Film nosi tytuł Krzyk w ciemności. Na Filmwebie ma nawet ciekawą ocenę, taką dość mocną 7 na 10, 7 na 10, więc ja chyba skuszę się i namówię moją mamę, aby go obejrzeć. Kiedy to zrobię, to dam Wam znać na relacji na Instagramie, co o tym myślę. Ja już nie mogę doczekać się kolejnej sprawy na tym kanale. Mam nadzieję, że Wy również. Jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie. Mam nadzieję, że było lepiej niż w poprzednich odcinkach. A jeśli Wy macie jakieś propozycje spraw, które chcielibyście, żeby znalazły się na tym kanale, które chcielibyście usłyszeć, to zostawcie komentarz. Zachęcam Was do tego i już teraz się z Wami żegnam. Pa, pa.